Witam Was. To jest właściwie mój pierwszy filmik. Chciałbym go rozpocząć takimi... No, właściwie będę się zajmować angielskim. Chciałbym zobaczyć, jaki to będzie miał odzew. Jeżeli oczywiście będzie pozytywnie, no to będę bawić się dalej, zobaczymy. Ile chciałbym tylko powiedzieć, że nazywam się Maciek i dzisiaj kanał będzie głównie opierać się na języku angielskim, czyli chciałbym Wam przekazać jak najwięcej odnośnie języka, no i jakby skutecznych metod móc się szybciej uczyć, bardziej wydajnie. Więc tak, zacznijmy sobie od pierwszej zasady, jaką w angielskim jest at, on i in. Żeby pojąć tę zasadę, zrozumieć jak stosować właśnie te przyimki, musimy sobie coś wyobrazić. Przede wszystkim mamy coś takiego jak in, czyli in to jest ograniczenie. To nie jest tylko tak, jak nam mówiono, że to jest, że na przykład jesteśmy w środku, tylko faktycznie jesteśmy ograniczeni, czyli nasze ciało musi być ograniczone ze wszystkich stron. No, to jest właściwie tyle. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, mamy on, czyli on to są rzeczy, które są jakby usytuowane poziomo. Okay? Czyli mówimy o rzeczach, które znajdują się na czymś. At to jest, tutaj jest już troszkę inaczej. At ma właściwie jakby dwie zasady. Czyli pierwsza zasada jest taka, że at oznacza przy, czyli to może być przy ścianie, przy oknie, przy drzwiach, przy budynku, przy sklepie i tak dalej. To jest jedno. Druga zasada co do at działa w ten sposób, że jesteśmy absolutnie wszędzie. Czyli wyobraźmy sobie taką stację paliw, i na przykład I am in gas station oznacza, że jestem w środku, tak? Czyli jestem w jakiś sposób ograniczony, czyli zasada, która, o której wcześniej mówiłem. No jeżeli mamy at, no to to jest moment, kiedy my jesteśmy wszędzie, czyli nie wiem, możemy załatwiać jakieś sprawy delikatnie poza stacją paliw. Nie musimy być koniecznie w środku, ale absolutnie możemy być wszędzie, czyli to może być na przykład parking. No i spróbujmy teraz sobie podziałać właśnie na poszczególnych przykładach. To są przykłady takie, które na pewno każdy z nimi się spotkał. Więc to mamy shower, mamy sky, mamy small grass po kolei. Czyli na przykład, jeżeli mamy shower, no to shower to będzie in the shower, prawda? No bo jesteśmy jednak ograniczeni, dlatego powiemy I'm in the shower. Później mamy sky. Sky to jest niebo, tak? Niebo to fizyczne, które my widzimy, jak wejdziemy na zewnątrz. Czyli sky to jest niebo, czyli co? Czyli jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni. Są tam jakieś gazy, jest powietrze, jest tlen, azot i tak dalej. Więc jesteśmy ograniczeni, dlatego mówimy in the sky, nawet jeżeli patrzymy na niebo. Później mamy smog. Wiadomo, że jeżeli będziemy w dymie jakimś papierosowym czy coś tego typu, będziemy in the smoke. Później mamy grass. No i teraz grass, w zależności co chcemy powiedzieć. Jeżeli jesteśmy on the grass, oznacza to, że jesteśmy jakby poziomo, znowu, tak, na trawie. Jeżeli jesteśmy in the grass, oznacza to, że jesteśmy ograniczeni, czyli ta trawa musi być dość wysoka, bo my jesteśmy wtedy niewidoczni. Później mamy desert. Przykład typowo ze szkoły, czyli desert to jest in the desert oczywiście. W starym angielskim mówiło się on the desert, natomiast mówi się in the desert. No i zastanówmy się, dlaczego in the desert? Dlatego, ponieważ jesteśmy ograniczeni. Czyli jeżeli kładziemy nogi na piachu, powiedzmy, tak? Jesteśmy wtedy ograniczeni, tak? Czyli nasze ciało jest ograniczone właśnie przez piach. Tree, drzewo. Czyli będzie in the tree albo at the tree. Może być tak, może być tak, może być również on the tree. Już wiecie dlaczego. On na powierzchni. In, ograniczenie, czyli możemy być nakryci, powiedzmy, gałęziami, tak? Na drzewie. No i jeans. No to chyba tutaj przytoczę Wam bardzo znany przykład. Men in black, czyli faceci w czerni, czyli o co chodzi? Czyli jeżeli jesteśmy w bluzie, w jeansach, nie wiem, w kurtce, w czapce, zawsze mówimy in, ponieważ jesteśmy ograniczeni. Zgadza się? Door. Drzwi. Oczywiście możemy być w drzwiach, prawda? Czyli możemy powiedzieć in the door. Możemy powiedzieć at the door, czyli jesteśmy przy drzwiach. No i jesteśmy on the door. No jeżeli ktoś wlezie na drzwi, no to jest ok, tak? Jest to logiczne. Może się zdarzyć. Ktoś może nadepnąć drzwi przypadkiem. Później mamy window. A window to jest okno. No i oczywiście też będzie at the window, czyli będziemy przy oknie. Możemy być in the window, czyli możemy być w oknie. Możemy wyglądać.
monitoring miejski. No i oczywiście mamy on the window. No też sytuacja dość abstrakcyjna. Jeżeli się wydarzy, jak najbardziej. I tak to, moi drodzy, wygląda. Sprawdźcie. Sprawdźcie, czy rzeczywiście te przykłady mają sens, czy można je wdrożyć w życie. 5 minut śmigania, ubieganie szybko, dlatego chciałbym już powoli kończyć. Zaprosić Was oczywiście do śledzenia mojego kanału, jeżeli Wam się wszystko podobało. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.